Ens kontra Fnatic. No kurwa, na to czekaliśmy, widzowie. To może być te spotkanie. To może być pogrzeb albo przedłużenie co, kontraktu. Ty w szoku jesteś? Chłopacy walczą o marzenia. Ja dobra, co tu będzie ciekawego? Komentatorce, no i zobaczcie, Blame już Dyszkę wyjaśnia. Już Dyszka wyjaśniony. Dobry hedzik. Dyszka nic złego nie zrobił tak naprawdę. Nic złego aż takiego nie zrobił. Strafował i dostał bombę po prostu, jesteś? Nie? Pieniądze mi wysyłasz? Dycha. 5 zł. Dobra, ja wyłączam. Obiecuję, te donaty zaraz. Tagów na obie mapy. Bo tu będzie młyn w chuj, widzowie. Znaczy jak Dycha już się wywalił, nie, na tym, a no to już było po rundzie, bo taktyka była taka, jeśli Blame F zabije gościa, nie? Jeśli Blame F zabije gościa poda, no to już tam wchodzą. Patrzcie, smok na bramę od razu, zobaczcie, agresja mid. Ens lubi tą agresję mid zagrać, żeby killar sobie skoczył na heaven. Tak, killar będzie skakiwał na heaven sobie zaraz, żeby kontrolę banana zrobić. A tam się szuka jakiś explode B. Czy się szykuje jakiś explode B? Lecą jakieś granaty już, tak? Smoke długa, smoke short. I będzie wejście B. No dawaj, ładnie. Dobry Glavy, to pierwszego fraga z tego maka zrobiłeś. Goofy przez smoka dynkę wykurwia. No ale niestety, niestety. No skany tak się kończą czasami. Nie jego wina. Chyba niżej. A body ogarnął, body ogarnął. Bardzo dobrze zagrał body, nie? Killar dobrze skanował. Zobaczcie, zabił bombę. Znaczy zabił gościa po podłożeniu bomby. I mu bardzo dobrze zrobił, ale no body przytomność umysłu i ogarnął. Zobaczmy, czy będą spodziewać się dwóch gości z rampy. Ten smok zaraz się powinien kończyć chyba. No, broimy na raz. No i dobra, mamy. Dobre odbicie, zobaczcie. Bardzo dobre odbicie. 2-1. Super, mamy pierwszą rundę. CSGO Skins to strona, która oferuje codziennie darmową skrzynię, z której możesz trafić coś fajnego. Dodatkowo z kodem Industries otrzymasz darmowe 2,5 zł oraz plus 10% do depozytu. Aktualnie trwa event, doładowując konto lub otwierając skrzynie eventowe otrzymasz punkty, które możesz wymienić na epickie skiny. Strona oferuje również możliwość toczenia bitew z innymi graczami. Jeżeli zdobędziesz dużą ilość przedmiotów, będziesz mógł wymienić je na interesujące cię skiny dzięki funkcji Exchanger. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Odpuszczony A, Hades po prostu jest celowantką w maina na retake, smoke też dorzucony na A, smoke dorzucony na bramę na B, żeby była cały czas kontrola. Ale będzie odbicie, zobaczcie, będzie odbicie przez Fnatic. Zobaczymy, czy na tej wymianie wyjdziemy zwycięsko, a raczej wyjdziemy zwycięsko. Mamy dobrą ustawkę. Killar, killar, nie idź pod A, proszę cię. Ma smoka jeszcze Goofy, bardzo dobrze strafuje. Więc no raczej nie powinni wejść. Glaive da info od razu, Goofy wyrzuci smoka na rampę. Więc no, dobre zagranie, tylko żeby nie padł, nie graj tak głupi, do prawej trzeba było pójść. Dobra, okej, dobrze nie przyspieszyli. I borowanko mamy. I panowie udentysty, od Kadzia. Nauczyli się trochę od Kadzia, widać, że oglądali chłopaka. Polecam zawodnika z PG Turów oczywiście. Raczej no ta runda nie powinniśmy jej przegrać, mamy tyle granatów, że znaczy mamy flesza, tak? Chodziło mi o to, że Tero nie ma granatów. Tero nie ma granatów, więc no to tylko formalność było wygrania tej rundy. Dobra, Glavik jest teraz na A. No proszę, Glavik na A. Strafuje sobie. Chyba widział cień, że ktoś podchodzi, bo dorzucił palaka do maina. Podejście Bodiego. Jaka agresja. Dobrze nie trafił. Jezu, dobrze on jest chujowy, nie? Jak dobrze on jest chujowy ten Body. My nie trafiliśmy tyle strzałów, ale on też. Odpuszczenie A, no. Tak średnie te odpuszczenia. Takie ostre. No Glavik, dobry frag. No ale Blame F, no to jest kurwa maszyna jebana. No to jest maszyna, tak wkurwia, że nie igluje, gra swoją rolę. No to będzie ciężko. Ale imo w tej rundzie, co mi się nie podobało. Wszedł jeden na B, byli w trzech na B się B. I oni, nie wiem, dali info, że Glaive wycofał aż do Donata, no. Byśmy wygrali tamtą rundę, ekonomia była o wiele lepsza. Zobaczcie, nie mamy ekonomii, musimy odpuścić mida, nie? Musimy odpuścić mida. I cały czas, zobaczcie, do kontaktu sobie wychodzi Afro. Wychodzi sobie do kontaktu, kurwa, my o nim nie wiemy. Jestem ciekaw, czy flash poleci do lewej i wychyli. No Dycha, zobaczcie, Dycha nie jest zaskoczony. Aż ja jestem zaskoczony, że z taką odpowiedzią, tak ogarnął, że tam może być przeciwnik, bo
Goofy nie dał mu żadnego info, nie? Spodziewał się. Brawo, dycha, brawo. Podkrócenie rampy przez Glaive'a. Bardzo dobra decyzja. Gramy agresję właśnie, kurwa, tak jak miało być. Zobaczcie, cały czas agresywnie gramy. Próbujemy się strzelać. Nie kutasimy, tak jak zawsze. Zobacz, dobra rotacja dychy. Killar z odpowiedzią. Dobrze odpowiedział. Ale Glaive chciał złapać info. Chciał złapać info, no. I o takie N zwalczyliśmy, widzowie. O takie N zwalczyliśmy. Ale został boss, czyli Blame F. No, Killar już powinien cofnąć. Cofa, czy... Złapie. Nie złapał, nie złapał, no. Ogólnie Hades szybciej powinien podkracać midak. Już było tak 20, było te 33 sekundy. To powinien sprawdzać tego mida. Dycha tak samo powinien sprawdzić mida, nie? Info dać jakieś i wtedy gdzieś zachodzić. Bo tak zostawili samego Killara. Sprawdzili, że gościu, no wiadomo, że jest... Glaive dał info, że tam są na Heavenie. No ale... Powinni coś zacząć robić. Info złapali, nie? Koszula, jest świeczka, o być albo nie być w tym samym składzie. No to może być już gwóźdź do trumny, może być po prostu pogrzeb tej drużyny. Możemy już nie zobaczyć w takim samym składzie, dlatego to musi być wyjątkowy stream, nie? Odjeżdża nam Fnatic, a zaraz nam kurwa pociąg spierdoli i już będzie totalna klapa. Ale Fnatic teraz cały czas gra podobnie. Cały czas, zobaczcie, zajmują banan. Cały czas. Mamy fulla, szkoda, że Glaive nie zagrał agresji na Heavenie, tak jak wcześniej Killar. Killar sam solowo podchodzi. Dobry flash od Goofiego. Bardzo dobry flash. I tak jak wcześniej mówiłem, takie akcje są nam potrzebne. I teraz reagresję Glaive z drugiej strony powinien razem z Goofy rampę podejść. Powinni razem podejść rampę i spróbować coś kurwa zabić. Dobra, no kontrolę mida mamy, a tu Fnatic się pchają tego mida. Smoka do okna pewnie dorzucą, wyjdą sobie. Będą, ale my będziemy odbijali mida, zobaczcie. Palak na basen nie trafiony. To już drugi palak przez Fnatic nie trafiony. No tam widać, że wieje, granaty od Pongowskiego były ćwiczone. Ale dobra decyzja, Enz, bardzo dobra decyzja, frag za frag. Oczywiście to jest cały czas przewaga w Tero, można powiedzieć, bo jak jest 3-3, no to Tero ma łatwiej, bo niestety CT wtedy musi odpuścić prawdopodobnie jakąś pozycję, nie? Ale zagraliśmy bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak na razie jestem pod wrażeniem reakcji Enz w ogóle. Jest, widać, że zmiana jest bardzo dużo, bo że Goofy, kurwa mać, no czemu? Ja pierdolę, no. No i dobra, został człowiek od zadań specjalnych, pan Dycha. No ale on za dużo HP to też nie ma pan Dycha, no. No i chuj. Gramy bardzo dobrze. Reagowanie na to, co się dzieje. Ale aimowo to siemy pydę, kurwa, no. Tak siemy pydę, że chuj. Jak na razie. Bo zobaczcie, ile my fragów nie zdobywamy, nie? Dobra, no tu jest 2 na 2 nam się zrobiło. Zrobiło nam się 2 na 2, ale BS zajęty. BS zajęty. Na pewno nie będzie łatwo wygrania runda. Przepraszam, 3 na 2 jest. 3 na 2, bo myślałem, że tu Goofy nie żyje, a tu jest 3 na 2. Więc no... To jest do odbicia. To jest do odbicia. Zobaczymy, czy tutaj Matys wychyli. No i dobra, 2 na 1. Czy ugra to body? Czy to ugra? Jeden frag, no i Killar, jedziesz, no. Kurwa, no! Zawsze chuj w dupę, nie? Nie możemy, kurwa, zabić, no nie możemy, no. 7 do 2, no robi się nieciekawie, no. Robi się nieciekawie. Rozbicie smoka. Nade'em. Ale bez zajęty. Ja pierdolę. Co ja widzę? Lejcie na babce gwiazda! Chodźcie cienki! Co ja oglądam, kurwa. Ej, no zobaczcie, Goofy fail, Killar fail. I to taki ostry, nie? No ale Blame F jeszcze tu jest, kurwa. No ma mało HP. No kurwa, dobry. Dobry hedzik od Glaive'a, bardzo dobry. Dobrze to uratowaliśmy, Jezu, bardzo dobre. Nie no, Hadesik, no ja mówiłem, że Hadesik to dobrze gra. No jebany dobrze gra w tego CS-a. No najlepszy polski snajper, no nie ma lepszego polskiego snajpera w tym momencie. Inni snajperzy w Polsce mogą mu kule lizać, kurwa, co najwyżej, nie? Dobra, ustaweczka na mainie A. Dobrze, że Afro jest botem. Jeszcze Hades dokłada coś od siebie. No Masket, kurwa, co ty myślisz, że jesteś lepszy od Hadesa? No kurwa, już nie przesadzajmy, no.
Chyba sam wiesz, co piszesz, no. Snorlak, dziękuję za premika, bardzo dziękuję. No ale będziemy mieli 7 do 4. I bardzo dobry wynik się zaczyna robić. Jeszcze tą jedną rundę ugramy. Mamy w pistolet, gramy, no sami wiecie jak, nie? Sami wiecie. No dycha 3-7, kumplu, kurwa. Takie donate mi dzisiaj wysyłaj, że będziesz napierdalał, no. Dobra, co my tu za pistol gramy? Fnatic podkraca A, zobaczcie. Hades sam pod... A, on minie się z Blame F-em. No minął się, kurwa. Blame F, jebany boss. Dojazd rampy, zobaczcie, jaki dojazd rampy. Ale bardzo dobrze, że ten jeszcze Afro się nie wycofał. Bardzo dobrze i teraz możemy jeszcze wygrać rundę. Kylar w oknie, zobaczcie, zachodzi na plecy. Pierwszy frag, ale boss został. Boss też wyjaśniony, chuj mu na pizdę. No, no. Kurwa, jakąś dupę ostatnim hitem pierdolnął ten body, nie? Jak ona kurwa nick body do chuja ciało. To kurwa jest. Ale strasznie, bo dla mnie koło niku powinny być te granaty, nie? Bo tak kurwa na tym to prawie nie widać tego. No i dojazd, tak jak mówiłem, dojazd rampy. No musimy być gotowi kurwa na to. Dopalić dwa razy rampę. Co ja kurwa mówiłem? Czy ja po chińsku do chuja mówię? Że z takim bajem będzie dojazd rampy prawdopodobnie, żeby dwa razy dopalić rampę, jeśli to jest ten smok na bramie do chuja. No ale dobrze, że Fnatic odpuściło A, no i Goofy przytomnie, bardzo przytomnie wyszedł, nie? I Chris może być w szoku. A czym czy Blame będzie się spodziewał? No ale kurwa, od razu hedzik, zobaczcie. Goofy moim zdaniem też za daleko szedł. Za daleko poszedł, no kurwa, no oni się spodziewają, że odpuszczają BS, nie? Dycha z odpowiedzią na Blame F-ie. No dyszka, dyszka, no jest... 3 na 2. Imo do zrobienia. Do zrobienia jest to. Dycha 6 HP tylko. Killar 6-9. Dobra liczba, więc no... Może szczęśliwa będzie dla niego. No dobra, dobra. Co tu się wydarzy ciekawego? No Matys ma dobrą pozycję w miarę, no. Też dobrze robią, że nie idą tam, no. Do respa CT. Pójdą? Pójdą, pójdą. No miejmy nadzieję, że Matys... Co za zjeb? Ja pierdolę ten Matys. Ej, on przełączył kurwa bursa, czy co? Czy co to był za dźwięk, ty? Czemu takie rzeczy się kurwa dzieją? Ja pierdolę, no. Ja jestem już wkurwiony, no jestem wkurwiony, no. Że pierwszy full i my tak dupy na nim dajemy, że my w szoku jestem, że typy rampę dojadą, no. Do chuja jebanego. Dobry entry killer, ale Blame F odpowiada od razu. Dojazd z Heavena jest, zobaczcie, od razu dojazd z Heavena. Zobaczcie, jakie tu jest granie w Fnatic, nie? Zobaczcie, jak oni kurwa grają. Oni od razu się na... Gdzie jest, jak za dyma od razu w czterech się napierdalają z każdej strony, nie? Nie ma tutaj, żeby grali one by one, nie? Ktoś. Tutaj jest od razu cały czas flash, wyjazd, kurwa, w trzech, tak? Co chwilę walczą. No ale Afro to jest bot, no to nie trafił za wupy, więc runda może być dla nas, no. Hades jeszcze dorwał wupkę, więc no ja uważam, że Imo do zrobienia, Imo do zrobienia to jest. No ale jest boss jeszcze. O kurwa, dobrze, że Hades trafiłeś, dobrze, bo już myślałem, że będzie tragedia. Ta runda jest bardzo ważna, bardzo ważna. Goofy z fragiem, dobrze. Nie ma smoka na bombę, Blame F powinien dać. No, dobra, udało się wygrać z Fiuta. Runda trochę, ale udało się. No dobra, no. Co tutaj robi Fnatic? Odpuszczone A, zajęcie mida. A Blame F, zobaczcie, jaka agresja na tym Heavenie. Jest agresja, ale od razu cofa. Czy cofa, czy nie? Czy... Krint będzie skracał przez smoka, będzie skracał, ale tu Hades czeka na niego, Hades czeka, dobrze. Zagraliśmy tak pod wyrzucenie granatów, że teraz Fnatic, no tak naprawdę to już nie ma za bardzo granatów. Chuj wie, czy ten hut nie jest zbugowany dalej. Nie, no tylko zobaczcie, jeden flash jest po stronie, jeden flash po stronie Fnatic. My mamy troszkę tych granatów, zobacz, mam dwa smoki, palaka jeszcze, flashe, więc no... Runda jak najbardziej do zrobienia, znaczy, że będziemy mieli o Matysie, no. Wiemy, no dycha się spodziewa. Wyjście midem. Fake B, jak i zamknięcie A będzie. Bo Goofy już tam czeka. Chociaż body, czy będzie się spodziewał?
No i Goofy od razu wypłata botowi jebanemu. I teraz będzie 11 do 7. Będzie 11 do 7. A pan dycha 8-12, już troszkę po tym, po tej stronie Tero gra o wiele lepiej, no. I bardzo dobrze, to nam się podoba. Blamef tylko emeczkę zachował, ale jest na buście na A, więc raczej nie powinien nam stwarzać żadnych problemów, bo my będziemy zajmowali sobie mida na spokojnie. Dobra decyzja od strony, jest bardzo dobra. Żeby nie pchać się właśnie takie ciasne kąty. Ciasne pomieszczenia, żeby... na spokojnie rozegrać rundę. Zaraz będziemy mieli okno, zobaczcie, mamy cały czas patrzony skrót A. Mamy rampę, mamy każdą pozycję patrzoną. Mi się wydaje, że Fnatic skróci tego cave'a może. Nie, jednak nie chcą, nie chcą, ale chyba Gle widział. Widział jak uciekał, czy nie? Chyba widział, tak. Zobaczcie, jest powrót, jest powrót. Na BSB. Glejwik dał kola już, widział jak jedna osoba ucieka z B, że to będzie jakiś stack A i od razu będzie tam wejście. No, ciekawa miejscowa Matysa. Ty sprawdzi? No sprawdzi, kurwa, co ty... To jest dycha, kurwa, no z Kalnerem miał do czynienia, gościu, kurwa, ty popierdoliło cię w takiej miejscowie. Dycha urodził się na premkach, kurwa, na SEI. No ale zobaczcie, ten vibe po stronie Fnatic też nie jest taki super, a my Rush B robimy, Rush B. Imo, dobra decyzja, ale body za dużo robi, kurwa, no za dużo. Dwa fragi to jest... aż za, kurwa, nadto. Od razu powinna być odpowiedź. Ale Hades od razu odpowiedział tym drugim fragiem, złapał CT. Przytomnie, zobaczcie, Hades wchodząc na B, złapał respa CT od razu. Więc no... Imo... no bez Hadesa, no Hades kurwa no gra jak totalny kozak, nie? Ale to już któryś mecz rzędu, no. Hades nie zawodzi. Miał słabsze momenty, bo miał. Ale zdarza u niego się nie trafiać takich prostych strzałów. To normalne jest, że Hades ma takie, ale... mózgowo Hades kurwa jest lata świetne, no. Nad kurwa wieloma zawodnikami. Na B pan Matys od razu... tak, Matys to jest? Tak, pan Matys. Smołczana, nie, to Body jest, przepraszam. Body na B od razu smołka na bramę dał. Sprawdzenie mida przez Fnatic. No, złapali Killara. Złapali Killara, ale nic, nic aż tak się nie stało, bo mamy A. Mamy A, mamy Hadesa, który może tutaj coś pokazać. Jest frag na Afro. Na największym bocie tak naprawdę to nie frag jest. Hades trzyma CT, zobaczcie. Cały czas trzyma CT. No ale plecy idzie już Blamef, no panowie odwróćcie się, tyle czasu to kurwa trwało, no te wejście za długo, no. Ojej, kurwa, za długo, no ile można wchodzić na te, a no tam trzeba od razu dojazd, kurwa, no. Czemu na rogu tutaj nie mogliśmy kłaść bomby, gdzie Matys jest, no kurwa, czemu? Dwóch w templu, jeden obok grubej i jeszcze Hades też, dwóch obok grubej i dwóch w templu, co to kurwa jest, no. Przedszkole do chuja, kółko różańcowe tam robią, czy co? Pierdole, no. Bo znowu dobry call był, kurwa, widzowie, to dobry był call, to nie jest wina Glejwa, że takie rzeczy się dzieją, no kurwa, weźmy na pusty BS, no. Ale dobra, no, już nie wracałem tamtej rundy, było, minęło. Okręt zatonął tam już. Więc, no, przechodzimy do następnej rundy. Tutaj była wymianka na midzie i bez problemu. Po fleszach wyszliśmy, bardzo dobre flesze dorzucone. Był smoke do okna, smoke donut, killer od razu wyjechał z fragami dwoma. Dwóch na biało zabił, no przyspieszenie, w ogóle w nas się tego nie spodziewało. O, pan Afro trafił, no proszę, nowe nie znałem. No pan Afro kurwa, aż za dużo trafił, już dwóch, ale raczej no ta runda nie jest do ugrania, no ale bomba leży, zobaczcie, bomba leży przy Afro, a my nie mamy smoka już chyba. Ale raczej tu bez szans, no. No nie uda mu się tego wygrać, nie ma szans, no jak będzie chciał podchodzić, to od razu wychyli wtedy killer, nie? Na kontakt Goofiego killer wychyli, od razu był refrag. No i mamy 12 do 10, no dobra, jest eko, zobaczcie, jest eko, Blamef tylko zagrał Hero M-kę, chciał coś tam idzie zrobić. No i będzie raczej 12-11, no ja tu, wydaje mi się, że my tej rundy nie przegramy, to jest runda nie do przegrania, widzowie, no. Nie ma szans, no. Jeszcze killer jest w basenie. Raczej o nim nie wiedzą. No.
Dobra, nic nie mówiłem, no tylko my kurwa jesteśmy w stanie przegrać takie eko, nie? Zobaczcie, kiedy kurwa trzeba agresję zagrać? Na fullu gramy agresję, znaczy... Kurwa, na fullu gramy agresję, jak mają typy Halfwaya, gramy kurwa też agresję, zamiast na spokojnie sobie rozegrać rundę, poczekać na bananie. Fnatic już któryś raz wcześniej też skróciło rampę, tak? Kurwa, no ja pierdolę, no runda z fiuta, no widzowie, no runda z fiuta, no trzeba podbić, no. Ja tu nic nie poradzę, kurwa, no nic nie poradzę. Dobra, widzowie, wracamy z meczem. Ens po stronie CT. Ens po stronie CT. No ale Hadesik nie trafia, body. Body jednak z fragiem. Szkoda, no trochę tych kul nietrafionych. Trochę tych kul nietrafionych. Hades podjął ryzyko, ale zobaczcie, Goofy ma info. Goofy ma info, cały czas maina ma i Cave'a spogląda. Więc ta runda nie jest przegrana jeszcze. No dobra, mamy duale, dycha na blisko. Zobaczymy, czy będą pchali się pod stronę A. No jednak nie, chyba wycofują. No szkoda, no ale Goofy, zobaczcie, cały czas ma tą kontrolę. Cały czas. Jeśli zobaczy kogoś pod B, wtedy od razu pójdzie rotacja. Zobaczymy, czy dychę skraca. Dycha, no skracaj, skracaj, zobacz, czy tam istniała, że poszła rotacja szybciej, bo tu Goofy sam by musiał jakieś heady magiczne dać, nie? No dawaj, dycha, skróć, kurwa, no masz jaja czy nie? No jest 4 na 5. Ładny headzik od Goofiego, bardzo ładny, bardzo ładna eliminacja. No ale body z następnym fragiem, kurwa, no... Smoke tak zwany Kerrigan, smoke na lewo BS, no i będą grali pod bombę, no ciężki retake będzie, 4 na 3. Ciężki retake, widzowie, zobaczymy czy się uda. Dobry fleszyk, bardzo dobry fleszyk. Na dyszkę. Ale Glaive od razu, Killars odpowiedział, przepraszam. No jest w BS-ie, wiem o nim, no Killar to raczej nie da rady, no szkoda. No zawodnicy sami myślą za siebie, no tu musi, wiecie, dojazd mid. Ale Blame F dobrze skontrował, zobaczcie jak odwrócony był w ogóle, znaczy tak przy, stał przy ścianie, żeby odwrócić się od tego flesza. No Hades na przykład, to powinien być jego frag teraz, nie? Strzelił z 5-7 kul pierwszych i on trafił w ogóle afro, on trafi za 34, no ale on powinien zabić tymi kulami, nie? Na takim poziomie i Hades też sobie zdaje sprawę. A tu Glaive, Resp Tero, tu raczej nie będzie się nic spodziewał. Bardzo dobre zagranie Glaive'a, też dobry dojazd mida. W ogóle typ z B się nie spodziewał, Blame F się tego spodziewał, ale typ z B w totalnym szoku był, nie? No i dyszka, podkrócenie mida, Goofy też powinien podkrócić, od razu kontrolę powinni zrobić. Glaive bez Kev'a gra? No gra bez Kev'a, no zapomniał kupić, a po chuj mu Kev, jak on zabija trzy osoby. No szkoda panie dycha, szkoda w chuj. 2 na 2 się zrobiło, no robi się nieciekawie. Czy dycha powinien tam iść pod TB? No też powinien to być frag, nie? Bo dycha pierwszy zaczął strzelać, też powinien to być frag. Dobrze, że Goofy odpowiedział, sprawdził, nie? No co ty kurwa robisz, Glaive? Skaczesz z tym nade'em? Co to się dzieje, ty? Co ten Glaive zrobił ogólnie? Co to kurwa się stało, no? Dobra, no ty smoka rzucił. Zobaczymy, czy Goofy da radę, no. Chuj, ty pse będzie przy tym smoku, kurwa, bansowo. Kurwa mać, czemu takie rzeczy się kurwa dzieją, no? Ja pierdolę, no cały czas wieje tu, kurwa mać, no. No dobra, no my no nie mamy baja dobrego, gramy half baja. Glebitko ma MP9, może coś uda mu się ukąsić. Tej MP9 z fleszykiem, dobra, no i fleszyk poleci na bramę. Tak, czy nie? Tak, poleciał fleszyk, dobry fleszyk i widział go. Killar widział go. No ale Blame F nie da się kurwa wyjebać, no jebany kurwa mastermind. Ja to ogólnie lubię ten styl gry Blame F, bo ma taki wkurwiający styl, że szok, nie? Dobrze, Krim Stokierę zajebał i tutaj Hades odpowiedział. No dyszka, no! Dobra, źle rozbili, Boże, no... Kurwa, dyszka, dyszka. No oni słyszeli, że ty uciekasz, wiesz? Mi się wydaje, że ty słyszeli, że ty uciekasz, więc no, dlatego tam też spodziewali się, kurwa, no. Typy jeszcze źle rozbiły smoka, kurwa, no. No dobra, no 2 na 3, no jak największe straty fajnie było zrobić. Ja to cały czas podkreślam. CT u nas to jest padaka. Padaka. W ogóle ten flash za wysoko rzucił, kurwa.
Goofy, więc no... Do analizy, Emeritus Banditos trening możemy zrobić. Ale Killar tu zdobędzie raczej fraga. No Hades pomógł. Bardzo dobry dojazd, zobaczcie. Killar skrócił mida. Wyskoczył przez okno. Fleszyk na wodę. Smoke na wodę. Podkrócenie A przez dychy, przez dychę też. Hades też wpatrzony w schody, tak? Jakby ktoś wybiegł Killarowi, no... Bardzo dobra zagrywka, nie? Ale to jest ustalone od A do Z. My mamy problem, jeśli drużyna gra wolno, default, nie? No wtedy jest największy problem, widzowie. No dobra, no mamy kontakt B. Mamy kontakt B grany... No kontakt to jednak nie, jednak Executa robią. Myślałem, że kontakt zagrają. Fnatic, a jednak robią Executa. Nie ma Kerrigana Smoka. Hades... No za wcześnie strzelił, za szybki refleks. Hades, jedno trafienie. Raz się pomylił, to zdarza się u Hadesa. Drugie, no ale Hadesik. Forma, jest forma. Tak, mam otwarte okno i klienę włączoną, no. I co z tego? I co to zmienia? Ale nie chcę mi się tłumaczyć. Szybkie zajęcie maina, Fnatic. Dycha będzie walczył? No nie walczy Dyszka. Dyszka nie walczy. Ale ma kontrolę, ma kontrolę. I leci odbicie, zobaczcie. Leci odbicie. Dycha z fragiem, czy już Bonda nie będzie. Bardzo fajne odbicie, widzowie. Bardzo fajne odbicie. Widać, że jest tu troszkę rzeczy przygotowanych po stronie Ents. Jest troszkę rzeczy przygotowanych. Nie ma takiego czegoś, że... No i Blame Epic wyruchany tam w smoku. Bardzo dobrze przez Killara i Glaive'a na dwa baty. Ja bym chciał w ogóle zobaczyć, jeśli drużyna będzie grała default, tak? Taki powolny, żebyśmy my dobrze reagowali, nie? My tu mamy największy problem z reakcją. No ale body, kurwa, no... Wszedł tak na bez. No dobra, robi się... 4 na 2, robi się 2 na 2, no jest kurwa nieciekawy, widzowie, no nie, to mi się nie podoba, w chuj. Boże, Killar. No dobra, widzowie, ja już trzymam zeszyt, nie, no i dycha, dobra, jest klaczyk, widzowie, zobaczcie jaki klaczyk jest, dycha szuka. No i mamy Dyszkins, no i pięknie, kurwa, klaczyk. Na spokojnie, podkrócenie maina, dobra, przez dychę i Hadesa. Zobaczcie, dycha jak się zakrada, jak lis, jak kuna. Jest kontrola, był smok na schodach. Po nogach, pan Afro. No dobra, no, Matys tam jak Spider-Man wyskoczył z Ivy, no ale... od razu odpowiedź. I co ekofragi dla dychy? Zobaczcie, 0-4-6-4 już ma. Kumpel wie, o co chodzi. Chyba Glaivik pod B powinien wracać. Właśnie, właśnie, no. Tam się kurwa tyle dzieje, że raz Goofy dyntkę wykurwi. Czy Goofy będzie wiedział o nim? Wie o Bodim. Dobra, no to już atak się trochę rozjebał. Dla Fnatic. Trochę się rozjebał. Bo jeśli Body by miał tego Cave'a, to może by splitowali B, ale zobaczcie, utracił i jest zmiana kola. Od razu na mida większa, więcej osób idzie, ale tu jeszcze próbuje Matys, tak? Matys od Cave'a jeszcze próbuje. A tu jest fake i od razu Blame F słyszy, jest rotacja. No i dycha, heada musi dać. Pierwszy. No i kurwa, dyszka. Dyszka, no zobaczcie, kurwa, jak napierdala. Pięknie. No i Crims, 1 na 3. Nie do ugrania, smok dorzucony, dycha. Z trzema trafieniami, 10-4 statystyki. Schody, ale jest rush A, zobaczcie, jest rush A. Dyszka, palaczek, nejdzik. Po profesorku, kurwa, po profesorsku. Dawaj, dawaj, dyszka, eko fragi, więcej, żeby więcej fragów było, no. Boże ty mój, kurwa. Się odpierdala, dobra, nic nie mówię. Się odpierdala na razie. Ale Hades, kurwa, no... Dobrze, że dojeżdżają i Hadesik, ale Blame F makałaszka, makałaszka. Zobaczymy, co tutaj wykombinuje, ale jedzie na schody w defense, no. Zobaczymy, czy Afro tutaj coś zrobi. Raczej nic nie zrobi, raczej Fiuta obciągnie co najwyżej. Bo wątpię, żeby zdobył fraga, bo jak tam dwóch było. Ale Blame F klaczu, on potrafi grać klacze, widzowie, potrafi. No ale dobre wychylenie, podwójne wychylenie. I mamy 5-4, wychodzimy na prowadzenie. Killar może lekko gorzej, lekko gra, ale nie jest na tyle. Bardzo dobry fleczyk od Hadesa. Jest, no pięknie się to ogląda. Tylko zobaczymy, czy wiedzą o Blame F-ie. Nie wie raczej. Ale Hades od razu ubezpiecza Killara, od razu ubezpiecza.
Ogólnie ten afro to ja nie wiem, po co on tam gra, nie? No ten typ jest ogólnie tak chujowym snajperem, że no go też ogólnie powinni zmienić, nie? Od razu go wypierdolić na ławkę i po niej grzać tam ławę. No ale to lepiej dla nas. To lepiej dla nas, że mają takiego snajpera, a nie innego, nie? Jakiś fleszyk magiczny. Zobaczcie jak my dobrze rundę odegraliśmy. Dycha z odpowiedzią, ale zobaczcie jak my dobrze rundę odegraliśmy. Co się stało w tym momencie? Glaze dał info, że typy przejmują mida. Jest w chuj na midzie się dzieje, nie? Bo tam dużo grantów poleciało. My od razu zareagowaliśmy, podkróciliśmy A. Od razu insta kurwa, zobaczcie. I o to chodzi. I to mi się kurwa podoba właśnie. I Rush A jest. Dycha walczy, kurwa, nie boi się do końca. I dobrze. Nawet tego jednego fraga jak zdobył. Bardzo dobrze. Jeszcze pobijał dwóch, zobaczcie. Nie mają HP. I raczej ten retake po nim wyjść, no. Glaive wie, że typ jest lurk od mida. Wie o tym. Glaive go podkraca. No chujowo, że przegrał duel. Bardzo chujowo. Teraz może się to... I mamy do Pokebola! Killer łapie Matysa. Łatwiutko. Musimy ocalić świat. 2-2. Killer i Hades. Dwóch najlepszych zawodników jest tak naprawdę. Ale zobaczcie, od kiedy runda się zjebała. Ten retake, od kiedy się zjebał. Glaive... Czy to dobry pomysł był, żeby podkracać tego Matysa? Ciężko stwierdzić. Mogliby go zostawić i pójść od razu retake'ować, nie? I się zająć nim później. No jeśli Glaive by zabił tego Matysa, tak? Na midzie, to było po rundzie. No retake'u by na pewno nie obronili, nie? Cringe? No jak nie pasuje, no to wypierdalaj, kurwa, stary. Jak idź do Mikey Betsa, masz jeszcze Cherry Chopek, streamuje, chcesz, to idź tam do nich, kurwa, stary, no. Jak cringe, kurwa, ci taki nie pasuje, no to nara, no. A jak masz kija w dupie, to idź sobie, kurwa, pooglądaj TVP, kurwa, albo jakieś inne tam telewizje trwam, kurwa, ze starym, albo, o, kurwa, nie wiem, z kim, z kumplami. No i Killer, dobry hedzik na afro. Afro w ogóle nie zareagował, nie? W ogóle nie zareagował. Widać, że no, chłopak, no, kurwa, jest średni, nie? Czy będzie analiza Game Legion? Będzie, będziemy oglądali. No, słuchajcie, no, 4-4. Tutaj... Powinniśmy raczej wygrać, zobaczcie, mamy dojechany Heaven tak naprawdę. Dobry frag. Ojeny, ojeny, ojeny. Ale kiery, no my nie potrafimy kurwa trafić. No Hadesik, proszę, Hadesik, jedziesz. Musisz, def. Nie ma defa, nie ma defa. Przejść, bo kurwa takie tarło się odpierdala przecież, że to jest szok, no do chuja jebanego, no. No dobra, no Hades, no ja jestem w stanie Hadesowi wybaczyć. On tyle razy ratował ten zespół, kurwa, że... No ile można, trzeba czasami taką rundę z Fiuta. No tak, tak, runda z Fiuta to była widzowie, trzeba podbić. Po raz kolejny bierzemy piecząteczkę. Bo to nie może być tak, kurwa. No i następna runda z Fiuta dla Ens, no. No co z tym zrobimy? No kurwa, no nic nie da zrobić, nie? Podbite. No ale zobaczcie, no ten baj i tak mamy dobry. Podłożyliśmy bombę. Ale wymiany są, wymiany. Frag za frag, frag za frag. Sorry, fragi. No ale no niestety, no wyszliśmy na tym gorzej. Ale czy będzie się Hades spodziewał? No nie spodziewał się Klimza w tej pozycji, no. Nie spodziewał się. Bomba padła. No Killer idzie na plecy. Czy to będzie tego fraga powinien zdobyć, no. Ale zobaczymy, czy Fleszyk poleci też w bramę. Na odbicie? Jednak nie. Do wody skoczył Killer. Dobra, zeskoczył do wody. No, ale no nie udało mu się zdobyć fraga, no. Body gra strasznie agresywnie, wam powiem. Bardzo agresywnie gra, kurwa. Aż jestem zdziwiony. Rzucił palaka Killer, ale wyprzedził. Od razu body wyprzedził tego palaka. Nie bał się walczyć. Killer trochę zaskoczony był taką zagrywką. Na pewno był zaskoczony. Glaive tam idzie. No body trafia przez smoka. No też trochę pech. No. Afro też łapie Glaive'a na midzie. Zostaje sam Hades tutaj.
na tej pozycji. No i niestety, jest wypierdolka. Taka runda z niczego, zauważyliście? Taka runda z niczego? Nie wiem, czy trener też jest z nimi. No, może trenera też nie ma. To też mu jest ciężko. Tak jak Samilton Bandito, jak mnie nie ma na trenerce, to jest ciężko. No, ale wydaje się, że na Discordzie ma stream odpalony. No nie, Kuben. 100% ma odpalony stream na Discordzie. Nie chce mi się wierzyć, żeby nie miał streama na Discordzie odpalonego. No, Static podkraca, ale my gotowi jesteśmy na ten skrót. Killar chociaż dostał samolupy przez ścianę. Dobry flash, zobaczcie jakie kurwa flashe dorzucone od Afro. Przepraszam, to body flashował chyba, to body flashował, tak mi się wydaje. Dobrze po prostu też Fnatic zagrało, w drugie tempo, nie? Ale Goofy łapie Krinza i ta runda jest jak najbardziej do wygrania, zobaczcie. Goofy bardzo dobrze wyniuchał Krinza. Więc miejmy nadzieję, że uda się wygrać tę rundę. No retake jest ciężki dla Fnatic, mimo jest bardzo ciężki. Jeśli mamy zajętego tu właśnie respa CT, no to już w ogóle jest super, nie? No już w ogóle sztos, oni będą chowali raczej, tak, będą chyba chowali. Szybkie zajęcie mida, zobaczcie. No, Glavik nie szybkie zajęcie mida, tylko do Cave'a chciał od razu przeskoczyć. No ale tutaj Afro przygotowany na takie zagranie, przygotowany. Bardzo popularne jest teraz takie zagranie, nie? Palak. Okno, palak, brama i od razu przejście z okna do cave'a, żeby być szybciej. No bardzo często jest teraz grane takie coś, ale Afro też miał respa i po prostu wychylał cave'a, nie? No i złapał Glaive'a. Gdyby tam była MK, to pewnie mogłam być lekko w szoku. Ale zobaczcie też jak fajnie te Fnatic gra po tej stronie CT, też potrafi odbić po flashu, nawet jak mają fraga, zaskoczyć coś, spróbować przejąć tą kontrolę. No ale miałem nadzieję, że uda nam się wygrać tą rundę. Będziemy mieli cave'a, będziemy mieli main. Zobaczcie, ta runda jest do ugrania. Jest do ugrania ta runda. Dobra, mogą nie spodziewać się Matysa. No nie spodziewają się. Maty z dwoma fragami. Z trzema fragami. No dobra ustawka. Dobra ustawka od strony Fnatic z Bodim razem, tak? Body baitował. Body baitował. Matys się schował. Dobra, no w tej rundzie w ogóle mida nie zajmujemy. Też jakoś nie gramy w ogóle mida, nie? Zauważyliście, że nie próbujemy zajmować mida w tym meczu? Bo Ens grał bardzo często z Hadesem na midzie, z AWP-ą po stronie Tero. Podchodził AWP z kimś, nawet z dwoma osobami i próbował coś wyciągać na tym midzie, nie? Z okna, próbował z kamer wyciągać, z kamienia albo z templa, włącznika. Próbował wyciągać tam kogoś. A teraz ja w tym meczu nie widziałem w ogóle, żeby Hades był na midzie z AWP-ą, nie? Szkoda, bo kiedyś to w Ens bardzo dobrze działało. No, bardzo dobrze działało takie coś. Hades jest cały czas AWP pod B, zobaczcie. Cały czas AWP pod B i raczej tam będą kończyli atak, tak mi się wydaje, czy nie? Czy pod A? Ja już sam nie wiem, co oni chcą zrobić. Do pod B, czy pod A, do chuja? Skrócona woda przez dwie osoby. Ale Goofy powinien zdobyć fraga, przynajmniej jednego. On ma maka, no to nie, no to idzie z makiem. Tak Glavik odpowiada. No ale traci bombę. No niestety. No runda raczej kurwa, no nie wiem czy my coś damy radę z tej rundy kurwa zrobić. Raczej nie damy rady widzowie. No, Blame F przyczajony jak to zawsze. Jak to on, nie? No dobra, Afro no z fragiem. Glavik odpowiada. Ten Afro jest tak głupi kurwa, że on tak podchodził mida, że no, nie wiem. Nie wiem co mam powiedzieć. Też stoimy na tym midzie. Czy my chcieliśmy iść do templa, czy co my chcieliśmy zrobić, bo nie wiem. Zobaczcie, Fnatic od razu w trójkę idą, odbijają w trzech. No dobrze reagują na to, co się dzieje na mapie. No reagują, kurwa, można powiedzieć, że na pewno lepiej od nas reagują, no. No niestety, no mecz w pizdę, widzowie. Co tutaj dużo mówić. Świeczka, widzowie, dla drużyny N w tym meczu, bo to jeden z ostatnich turniej, naprawdę.